Cześć witam was w kolejnym filmie część druga opcji w setupie czy setupu samego od razu przechodzimy do omówienia kolejnej zakładki czyli keypad encoders pierwsza opcja y, Auto enter on keypad intensity set co to robi y, defaultowo zaznaczone na yes ja polecam zostawić sobie na yes Chodzi o to, że wybierając jakiekolwiek urządzenia, klikając Małpa, czyli Add W angielsku Full Automatycznie jakby Po wciśnięciu przycisku Full jakby Odpala nam się to na Full, czy na jakikolwiek procent Nie musimy klikać Entera, jeżeli odznaczymy tą opcję na No Enterem możemy sobie przeklikować No jest, czy po prostu inne opcje Znaczymy na No Wybierając to Klikając Add Full nic się nie dzieje, musimy kliknąć Enter i to potwierdzić. Tylko i wyłącznie taka różnica. Kolejna opcja auto AutoCursor Down on Enter. Co to powoduje? Yy, defaultowo wybrane na No. Jeżeli wejdziemy sobie na przykład w pacza, gdzie mamy po prostu okienka do wyboru Klikając Enter Jakby zostaje nam to w tym samym miejscu, niezależnie co zrobimy zawsze jest W tym samym miejscu, tak? I na przykład Wpisując sobie tutaj y, na spota panorama of 1, y, że ma być 1 stopień, to klikając Enter, to nam się resetuje. Jeżeli teraz zaznaczymy tutaj opcję yes to klikając Enter, on przechodzi nam po prostu okienko niżej, czyli robię 1, 1, załóżmy i tak dalej. Y, no i, i to jest tylko taka różnica. Kolejna rzecz: Select Heads on Keypad Intensity Set. Powoduje to to, że jeżeli używamy keypad'a do wybierania np. intensity Ja sobie wcześniej sprawdziłem, że tam cztery głowy to są od 101 do 104 Czyli robię 101 through 104 Małpa załóżmy 50 intensity To automatycznie prócz wybrania, jakby prócz odpalenia intensity na tych czterech głowach Również one nam się zaznaczają Jeżeli tam opcję odznaczę, to znaczy dam na no Wykliruję i wpiszę dosłownie to samo, czyli 101, plus 104, małpa 50. To w tym momencie nam te urządzenia się nie zaznaczają. Tyle. Kolejna rzecz. Serg Heads and Palette from Keypad. Yy, tutaj, jakby to się odnosi, działa tak samo i odnosi się do palet, to, tylko że tutaj jest różnica taka, że yy, odpale załóżmy te cztery spoty już nie będę wpisywać, odpalę je na full i teraz yy, wybiorę sobie 101 fru 104 ups, 1 za dużo 104 i wybiorę call załóżmy 2 i wpiszę enter, to zmienia się nam na kolor drugi, jakby, ja tego wam nie tłumaczę ogólnie, póki co, czym jest fru i tak dalej wpisywanie w keypad'e, bo to nie o to chodzi tylko chcę wam wytłumaczyć, jakby po prostu różnicę między tym, do tego, jakby ja, żebyście się nie, nie dziwili, że nie tłumaczę, czemu tak wpisujemy i czym to się różni. Tylko chcę wam wytłumaczyć różnicę tej opcji póki co. No i mamy tutaj, wybieramy sobie tą paletę drugą po prostu z tak, jak wpisaliśmy przed chwilą. I teraz, jeżeli ja to odznaczę, to nie będzie to tak działać, to znaczy damy znowu intensity tam do góry wszystkich możemy dać wpiszemy sobie 101 pro 104 i wybierzemy call to po prostu jakby on nie wpisuje nam tutaj yy, w to okienko wpisywania tylko tylko po prostu otwiera nam jakby to okno czyli na przykład wejdę w intensity i kliknę teraz znowu 101 pro 104 Call, to on otwiera po prostu okienko kolorów. I to jest ta różnica jedyna. Dobra, wracamy na yes. Select Heads on Include. Yy, chodzi o to, że w wypadku wybrania include dlaczego mi się to nie wyklirowało? Dobra, nieważne, zrobimy po prostu tak. Chodzi o to, że w momencie, w którym wybieramy inkluda, czy kiedy robimy inkluda, no to zaznaczają nam się lub nie zaznaczają głowy, tak? Czyli jak defaultowo zrobię inkluda na czymkolwiek. To jak widzicie, one są zaznaczone. A jak odznaczę to i zrobię znowu Inkluda. No to nie są zaznaczone. Tyle. E, keep at Always Select Select Heads. E, tutaj. Chodzi o to, że mm, jeżeli wpisujemy w to okienko Kipada, czyli tutaj cokolwiek, jak widzicie, tu się pojawia, to normalnie, na przykład, właśnie tu w przypadku patcha, defaultowa, ja na przykład chcę wpisanie nie wiem, Panorama, a wpisuję sobie 30, klikam Enter, jest 30. A ta opcja, jeżeli ją zaznaczymy na Priority to Select Heads lub jest strict. To on głównie, jakby wybiera nam głowy. To znaczy, teraz wpiszę 30 i kliknę Enter. Tak widzicie, wybrało głowę 30. Po prostu, jak wejdę w grupy i wejdę w View Heads, to no tu akurat nie ma dodanej numeru 30, więc nie ma, ale załóżmy, no piszę w tym patchu, nie wiem, 10. No tak widzicie, jest 10 głowa wybrana, czy 10 urządzenie. I teraz się zastanawiacie, no dobra, ale to jak tu cokolwiek wpisać? W tym wypadku po prostu zawsze trzeba użyć opcji Set. Klikamy Set, wpisuję 10 i teraz jest wybrane Panorama of 10. I to jest różnica. To jest kwestia, że to jest priorytet po prostu na Select, head, select Sets, ale ten Strict i, i z tym priorytetem zazwyczaj będą działać podobnie. Yy, tutaj, jeśli chodzi o kolejną opcję, to się tyczy tylko, jakby to jest z, zmiana w patchu. Po prostu, jakby paczując, wpisujecie najpierw yy, ilość urządzeń, ile chcecie spaczować. A tutaj wpisujecie numer od razu, więc, jakby to jest kwestia ułożenia tego, tak? Czyli, jeżeli tu macie head number w tej zakładce, macie jeden i tak dalej, leci sobie, no to po prostu, wpisujecie numery zamiast adresu, najpierw, żeby sobie poukładać od razu. Numerycznie, jak to ma wyglądać, kolejna opcja: Encoder Mode. Tu tych opcji trochę jest. Normalnie, no wiecie jak to działa. Kolejna opcja: Mamy Maintain Post Color Beam. I tutaj chodzi o to, że one są grane. Czy może pokażę, dobra, jak to domyślnie działa. Jak widzicie, przechodząc między okienkami, zmieniają się nam te opcje na encoderach. Wybierzemy sobie urządzenia: Mamy Intensity. Coś tam, wybiorę kolory, mam od koloru, wybiorę bimy, mam od beamów. Wchodzę w pozycję, mam od pozycji i teraz, klikając maintain post color beam, sytuacja wygląda tak, że jakby on będzie nam zapamiętywał ostatnie okienko. To znaczy, jeżeli ja wybieram grup i wejdę w kolor i wracam do grupy, yy, do grup zmieniając, no tak jak widzicie, mam opcję z koloru i nie mam tutaj intensity, nie wiem, wejdę w pozycję i będę dalej wybierać grupy, to mam cały czas do zmiany pozycję i jak teraz odpalić sobie te opcje okienka grupy musimy kliknąć SHIFT czy przytrzymać SHIFT i kliknąć tu na okienko w tym miejscu okienko grupy i teraz jak widzicie on wraca nam do domyślnych, domyślnych ustawień czyli jakby po prostu powoduje to to, że yy, opcje encoderów pozostają jakby to się nazywa tutaj oni to opisują jako y, Hard Buttons, czyli takie twarde przyciski, że jakby one się nie zmieniają i zawsze są takie same. Dobra, kolejna opcja, y, Intensity on X, czyli tu mamy encoder X i tutaj tyczy się do tego, że jeżeli ja znowu na keypadzie wpiszę sobie na przykład 101, true, 104, Małpa i nie wiem, 50, to z automatu otwiera nam okienko Intensity i, I tutaj mamy pod tym Xem, y, on, encoderem x encoderem x-intensity plus mamy otwarte też okienko intensity i od razu sobie możemy tu zmieniać wszystko jak chcemy Kolejna opcja y, to jest jakby sumowanie tych dwóch czyli jak wybierzemy post col beam int x no to to jest tam maintain i intensity razem czyli po prostu no, no, czyli po prostu to co przed chwilą tłumaczyłem Intensity always on X to jest po prostu tak, że jeżeli domyślnie tu macie intensity na X w okienku grup, to przechodząc na jakiekolwiek okienko, zawsze to będzie intensity. I teraz, żeby oczywiście to wyłączyć, znowu klik, przytrzymujemy Shift, wybieram okienko BIM na przykład, no i wraca na normalne ustawienia. Keep as Window. Ta opcja powoduje, że to się tyczy opcji Next Head i Preview Head, ponieważ tutaj domyślnie, jeżeli ja wybiorę sobie tą grupę, załóżmy, i będę klikać Next Head i tak dalej, to jakby on z automatu zmienia nam na okienko pozycji. Jeszcze raz wam to pokażę. Wybieram grupę, zmieniam Next Head i idzie na okienko pozycji, a tutaj spowoduje to to, że on zostanie w tym oknie, w którym jesteśmy, czyli na przykład wybiorę tą grupę, kolory, klikam Next Head i zostaje mi na okienku kolorów. Tyle. Ostatnia opcja: maintain hard keys. Yy, to tutaj, jakby to jest to, co było przed chwilą, czyli w tej opcji maintain post color beam plus to, że działa na next head i nie przeskakuje do pozycji. To znaczy, wybieram opcję tutaj, tom. Klikam sobie, ile to się zmieniło? Nie zmieniło, no właśnie. Maintain Hardkiss teraz. Wybieram MK2, jakikolwiek głowy. Klikam Next Head. I mogę sobie przeklikiwać przez okienka, i jak widzicie, zostaje te hardkisy czyli klikam Next Head. Jestem w okienku grup, a mam wybór kolorów, tak? Czyli encodery nam zostają z o, ostatniego okienka wybranego z pozycji beamów bądź kolorów. I znowu, oczywiście, chcemy wrócić do okienka grupy i mieć encodery z grupy. Shift, Group. I wraca. Tyle. Nic trudnego. Swap, pan, and tilt encoders. Co to powoduje, że defaultowo w okienku pozycji, tylko muszę wybrać grupę tilt jest tutaj pod Y, czyli AX pod panoramą czyli tak jak na układzie współrzędnych w matematyce, X to jest w poziomie, Y w pionie. No czyli takie 2D, tak, na trzecie no to macie Z, no ale jakby tu Z nie ma. Jeżeli ja zrobię swap, no to odwróci się to, tilt jest pod X, panorama jest pod Y. To jest po prostu, <coughs> jak macie winga, no to kwestia wygody, pod którym encoderem wolicie to mieć i tylko tyle, tak mi się wydaje, że tak naprawdę to jest główna różnica. Swap, encoder, direction. No to po prostu kwestia, że dając w prawo zwiększa się, dając w lewo zmniejsza się, czyli możemy odwrócić, czyli swap all encoders, czyli one będą w drugą stronę. To znaczy już pokazuję. Intensity w prawo daje to się powiększa, w lewo zmniejsza. Zrobię swap all i teraz w prawo. No się nie powiększa, więc w lewo się powiększa i w prawo zmniejsza, kto co woli. Możemy też odwrócić tylko panorama i tilt, czyli to będzie tylko na tych dwóch encoderach, jakby się zmieni. I swap only pan, czyli tylko encoder od panoramy będzie w drugą stronę działać. Dobra, Magic Q Keyboard Modes. Macie do wyboru parę modów skąd macie wiedzieć, co to robi i tak dalej. Wrzucę wam linka w opisie. To Jest na, w manualu w instrukcji Magic wytłumaczone. Teraz tak, jeżeli zmienicie na programming mode, to macie jakby pod klawiaturą po prostu możliwość, jakby programatora przerzucenia na klawiaturę. Czyli pod tymi przyc przyciskami macie różne opcje, czyli macie Q, w, E, A, S, D, Z, X, C, czyli na przykład pod X będziemy mieć, będziemy mieć clear. Pokażę Wam to. W programie Shortcuts i wybiorę, nie wiem, głowę. I nie wiem, BIM, klikam X, clearuje się. Nie kliknąłem clear'a jak widzicie. Tylko trzeba uważać, bo wtedy, cokolwiek wpisujecie, jakby to jest podprogramowanie, czyli tu, jakby nic się nie będzie wpisywać, prócz cyferek, czyli jakiekolwiek litery, no nie będą działać. Musicie wtedy klikać SET i wtedy dopiero to zadziała. Kolejna rzecz: Playback shortcuts, Jakby tutaj sobie sami musicie po prostu zobaczyć, jak to działa i się zapoznać z tym, ponieważ tutaj. Yy, są kolejne rzeczy, takie jak właśnie, że możecie okienka sobie otwierać. Yy, a, i się Ctrl przytrzymać, jak widzicie. Yy, jeżeli wybieracie playback, no to tu macie jakby opcję startowania playbacków i tak dalej, i tak dalej. Też Wam to pokażę. Wybieram, nie wiem, playback shortcuts. I teraz klikając Q odpala się ten playback o, tutaj gdzieś jest stop, a tu sobie odpalam kolejne no Nie wiem co klikam, więc ja nie, nie będę na pamięć tego ale no coś tu podpalałem także także tyle Dobra, kolejna opcja mapki is to y, Add i Full Możemy sobie przypisać klawisze do tych trzech podstawowych opcji, żeby nie klikać zawsze tutaj jak to zrobić? Załóżmy, chcę to mieć przypisane do ZXC. To po prostu, jakby pierwszą literką, jaką wpiszemy, będzie, czy pierwszym klawiszem wybrany będzie fru, potem add i potem full. Czyli wpiszę sobie ZXC, enter i teraz pod Z. Jak widzicie, mam fru, pod x mam add i pod C mam full i tyle. Po prostu wpisujecie w danej kolejności, jak tu macie podane po lewej stronie. Enterem sobie zerujecie to. I ostatnia opcja Intensity Wheel. Tego nie będę tłumaczyć, ponieważ jak widzicie tutaj jest tylko to na MQ500 MQ500M, MQ250M i Stadium Connect. I tam macie jakby dodatkowy encoder lub yy, taki... Nie, nie, nie wiem jak to nazwać. Taki no wheel po prostu do, do samego intensity, jakby on jest osobno, nie jako x, tylko jako osobno-osobny. Osobny. No i po prostu możecie do niego przypisywać różne opcje. No, jak widzicie, tutaj sobie możecie poczytać to, ale no i tak, jakby większość osób z tego nie korzysta, czy nie będzie korzystało, więc no nie widzę sensu tego tłumaczyć. Także no, to tyle. W tym filmie w następnym omówimy sobie Windows. Może zobaczymy ile tego będzie, ale myślę, że jeden film to będzie każdy z tych opcji. I, i tyle. Do zobaczenia w na następnym filmie. Jak zawsze, możecie pisać komentarze, pytać o wszystko. Dzięki za oglądanie i cześć.